W sobotę, 23 stycznia, odbył się koncert charytatywny online dla 5-miesięcznej Ingi Niedźwieckiej z Przęsocina, połączony z licytacjami prowadzonymi za pośrednictwem Facebooka. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpili znani lokalni artyści, a licytacje poprowadzili Tomasz Kartanowicz, Andrzej Rogowski oraz Piotr Kołacki. Przede wszystkim dziękujemy naszemu ambasadorowi koncertów, Liberowi Marcinowi Piotrowskiemu, który jest z nami od 10 lat. To jest 10. koncert charytatywny w Policach. Dzięki Wam, Policzanie i nie tylko, bo to są ludzie z Polski. Dziś pomagamy Indze, której potrzeba 10 milionów złotych. Jest to duża kwota, aż ciarki przechodzą, ale jesteśmy w stanie to zrobić. Jesteśmy wspólnie w stanie to zrobić przy naszym haśle Razem Możemy Więcej. Podczas koncertu można było wylicytować m.in. pamiątki piłkarskie, vouchery na usługi, obrazy, słynnego mamrota z dedykacją od aktorów serialu Rancho oraz samochód osobowy. Do tej pory jest rzeczą najdroższą samochód od pradziadka, który otrzymała Ingusia w dniu dziadka, który jest wystawiony teraz przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, jest na specjalnej licytacji, także zapraszamy do licytowania. Licytacje cały czas odbywają się za pośrednictwem Facebooka na grupie Licytacje dla Ingi. Całość pieniędzy z licytacji przekazywana jest na główną zbiórkę dla dziewczynki. No, na koncie obecnie mamy 1 700 000 zł. Troszeczkę zwolniliśmy, więc musimy nadgonić, przyspieszyć, bo czas nas goni. Ale ogólnie w porządku, jesteśmy dobrej myśli, że się uda. Liczymy, że ta pandemia trochę ustąpi i będziemy mogli wystartować z różnymi fajnymi wydarzeniami. Podczas koncertu wystąpili m.in. DJ Bronx i DJ Hooper, Liber, Nella Mazgiejko, Paulina Woźniak z zespołem, Kompania Baletowa, Tomasz Rutkowski Kemot oraz Bloko Pomerania.